Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction nekromantą w HD modzie. W poprzednim odcinku przeszliśmy właśnie tajemne sanktuarium, chyba w dwóch odcinkach, ale daliśmy radę. A teraz Canyon Maga. Tylko mówiłem, czy w dwóch, czy w trzech, ale raczej w trzech, a nawet czterech, bo jeszcze trzeba samą lokację przejść przed tymi grobowcami, nie licząc wszystkich siedmiu grobowców. Oczywiście niektóre są malutkie, niektóre ogromne, ale tak wychodzi średni, nie wiem, 10-15 minut może. A więc Canyon Maga. Zobaczymy, co tu będzie. Oczywiście golem, bez golema ani rusz. A resztę to się zobaczy. Mana oczywiście jest jakoś, krawędź trzeba dorwać, dorwaliśmy. Ale to jest krawędź wewnętrzna. Chyba nam trzeba zewnętrzną. O, mamy tu robaki. Nie trzeba załatwić. Będą niezłe szkielety. Chyba nie idzie więcej. Nie idzie więcej. Teraz ożywieńców raczej mi nie trzeba. Radzę sobie, będzie tak. Teraz przynajmniej otwarte tereny. I mogę z tych szkieletów skorzystać, jednak jak ostatnio na kanionie Maga. Obojowy kapelusz. Szkoda, że nie złoty. Kurde, jakby złoty wypadł, ale by była rozkosz. No ale kurczę, oczywiście nie. Złoty chyba nawet lepszy niż zestawu. Ale niestety wypadł żółty, co bardzo żałuję. Bo jakby był złoty, to dobrze na Hela. Bo raczej na początku Hela nie wypadnie mi złoty czako, co jest jeszcze trudniejsze. Ale może. Dobra, skasowany. Ładnie skarabeusze, bojowe skarabeusze. Nie, stalowe. No zaraz bijemy level 50. Będzie super. Tutaj mamy też dużo wrogów. Troszeczkę trzeba się odsunąć. Na błyskawice najemnik ma fulla bardzo ładnie. I na ogień też. Do innych żywiołów jeszcze trochę mu brakuje. Zimno i trucizny. Ale to damy radę. Nie chce mi się ze skrótu korzystać. O! Trochę przesadziłem, bo padł nam najemnik. Trzeba po niego wrócić. Chyba pierwszy raz padł. Z tego co pamiętam. Na pewno pierwszy raz na tym poziomie trudności. Coś takiego. Błyskawice. Tu mam trucizny i zimno. Szybsze odzyskanie równowagi. Ale to chyba jest lepsze jednak, wiecie. Chociaż ja wiem. Dla najemnika trucizny i zimno to by było dobre, ale tylko nie mam go. Z drugiej strony on ma dobry hełm z obroną, to ciężko by było mu zmienić. Pewnie zastanawiasz się, jak to miasto wciąż. Witaj. On ma taki hełm bez odporności, ale chyba zrobimy to. Dzięki. O właśnie. Teraz ma lepiej. Może nie ma na fulla, ale bardzo dobrze. 70-73, jeszcze kilka leveli będzie miał full. O, to tak zrobimy. Chociaż obrona mu spadnie, ale odporności wzrosną, to i tak lepiej. Ten hełm jest ciekawy. Tylko, że ja wolę inny. Wyrzucimy to za 30 tysięcy, ten kask. I kaska jest. Mamy najemnika. Może nie padnie tak szybko jak ostatnio. Oby. Jakoś może pójdzie. Odporności teraz ma lepsze. Jak mu daliśmy ten hełm. Jeszcze tak ze dwa levele wszystko będzie miał na fulla. Więc jak dla niego to dobrze.
Tylko jakby to złote czako, złoty bojowy kapelusz się wylosował, no to by miał wszystko odporności 20 czy 25. To nawet dla mnie by było dobrze, ale dałbym najemnikowi. Na Helu będzie trzeba zrobić dwa neflumy w zbroi właśnie tej z Hela normalnie występującej. Tylko że praktycznie jeden lum mi się wylosuje, z drugim będzie trudno, więc nie wiem, czy to się uda. A chciałbym, żeby najemnik miał szybko full odporności, bo tam jest po prostu ciężko. Ile on ma w ogóle HP? 780 mało. Golem my prawie 1000 więcej. O, sporo tu tego. Nie sądziłem, że aż tyle wrogów może się tu znaleźć. Może miksturka na wszelki wypadek. I wbity level. Jubileuszowy LV 50. Tutaj miałem dać manę do 250. Dobra, damy. Jeszcze nie ma, ale będzie. Tutaj miałem klątwę tą. Tylko, że do tej potrzebuję jeszcze to, wtedy będzie ta odblokowana. Jakoś dojdziemy. Co tylko dwie strzałki, trzeciej nie ma. Na razie jest nieaktywne, bo nie mam po prostu punktu do rozdysponowania. Jakoś to przejdziemy. Upiorna zbroja, prymitywna. A najlepiej jakby wypadł złoty bojowy kapelusz i złota zbroja z wężowej skóry, to wtedy w ogóle odporności by były niezłe. Ja mam troszkę słabą zbroję, mam wrażenie. Mam z odpornościami. Może jakoś dorwę. Ale i tak mi nie zależy na obronie, przecież trzymam się w drugiej linii. O, garnczkowych mam do sprzedaży, dobry. O, tutaj sporo. A jaki ten symbol grobowca jest? Uśmieszek, dobrze. Przynajmniej wiem jaki, żeby do niego na samym końcu dojść. I się nie mylić. Okej, refleksyjny łuk jest. No i tak, najpierw wszystko obejdziemy. Zewnętrznie, później wewnętrznie. I udamy się następnie do grobowców. I na pewno coś zwiedzimy ciekawego. Szkielet sobie nie radzi ze skarabeuszem, chociaż tak na dłuższą metę może i by dał radę. Oj, jeden szkielet kontar tyle skarabeuszów, to by było i tak ciężko. Dobra, ładnie. Tutaj szybko poszło i teraz równo. Kolejna mana, przyda się też. O, spore skupisko. Nawet bardzo duże. Nawet za mało szkieletów, z tego wnioskuję. Thank you.
Ale dajemy radę, trzymamy się dobrze. Ale trochę byśmy mogli się cofnąć. Bo tak za bardzo w głąb schodzimy na razie. A może bym wziął akarańską rodelę? Coś by może miała. Samoodporności, ale i tak sama w sobie może być cenna. 115 obrony widzicie, bez zwiększenia. I to drugopoziomowa, trzecia poziomowa by była jeszcze lepsza. Dobra, idziemy dalej. Te kamienie hieroglificzne omijamy. Ale gdzie są szkielety? Wszystkie tyle zostało? To mało. Dobra, teraz jest więcej. No i może sobie jakoś poradzimy. Tu jest już za kole, ale wrogów nadal jest dużo. Radzimy sobie na razie jakoś, ale nie będzie łatwo. Nie myślę, że będzie dobrze. Ale zobaczymy, jaki będzie finał. Sporo grobowców już ominęliśmy, jeszcze więcej ominiemy. Myślałem, że to nasz, ale nie. Najemnik level złapał bardzo dobrze. Trochę dostaje, ale myślę, że da radę. No, wrogów coraz więcej nadciąga. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Zalęgło się tego sporo. Ale nie takie rzeczy już się rozwalało. Pamiętacie w robaczym gnieździe na poziomie trzecim? To było dopiero. Mniejsza przestrzeń, a wrogów więcej niż tutaj. Jednak daliśmy radę, tu też damy. Wygląda to coraz lepiej. Pole statyczne. Nie wiem, jakim cudem je mam. No i trochę mi zejdzie na tym właśnie odkrywaniu lokacji. Myślałem, że jakaś runa wypadła, ale jednak nie. Jest zwycięstwo. Pierścień zielony. Ale bardziej, większa szansa na amulet dobry, bo nikt nie zwiedzie was fakt, że jest zielony. Może z pierwszego poziomu się wylosować. A amulet może być na przykład Talerasza. Co prawda wymagany poziom 60 któryś, ale jest super. Życie i odporności.
Jak jeszcze znajdziecie maskę śmierci, czy coś jeszcze z zestawu, to daje potężne afiksy. O, tu coś takiego. I znowu mana, chyba ta sama, która była na początku. W tą stronę gdzieś poszliśmy. Tylko teraz inaczej. Zobaczymy, ile wrogów uda nam się znaleźć i pokonać. Ciężka skórzana zbroja tutaj, to lipa. Trzeba mieć się na baczności. Już wkroczyliśmy na nowy poziom. Druga połowa levela. 50 wzwyż. Dobra, teraz w to trzeba by przejść, bo zaraz tu będziemy startować. No i chyba się udało. Jeszcze sobie na pewno jeden grobowiec obejdziemy. Tylko żeby nie uśmieszek. Kółeczko może być. Kółeczko, oczywiście te. Skarabeuszy możemy sobie podnosić. Skarabeusze dobre będą. Ładnie na pewno wyjdzie. Oj, tu sporo wrogów. Trzeba będzie uważać. Może damy im wyjść dalej, to będzie lepsze. Chociaż nie wiem, chyba się nie uda. Trzeba walić to, co jest. A jeszcze tutaj są. To już w ogóle kosmos. No i teraz na tych trzeba się skupić. A może będziemy mieli więcej szkieletów? O, nie, najemnik pada. Trzeba mu dać miksturkę jedną. Miksturkę drugą. Przeżył. Więcej chyba nie możemy niż siedmiu. Dobra, będziemy mieli więcej szkieletów. No i teraz mamy dopiero armię. Trochę nam to potrwa, zanim tu wszystkich pokonamy, ale będzie dobrze. Golem się zablokował, dużo tu jeszcze w środku. Nie damy radę. Tak mi się tylko wydawało. To na razie gdzieś indziej możemy pójść, później tam wrócimy. Ile portali? 13. O, tu też jest kiepsko. Ale damy radę. Strona, gdzie jest najemnik, na pewno zwycięży.
Nie wiem, po co tu otworzyłem. Jeszcze więcej wrogów nadejdzie. Teraz tu trzeba walczyć. I najemnik o tym wie bardzo dobrze. No i teraz sarkofag trzeba było jakoś rozwalić, o ile to jest możliwe. Bo on tworzy te mumie. No same szkielety to bez sensu. Możemy iść dalej. Co tu jeszcze jest? Ochronna tarcza drugopoziomowa. No to na razie wrócimy do miasta. Sobie posprzedajemy wszystko. Zostań na chwilę i posłuchaj. Też dwie rzeczy. Pierścień oczywiście, a anioła, ale i tak słaby. Możemy dwa anioła sobie wrzucić. No i nie do kostki. Już myślałem, że to drugopoziomowy. Ciekawe, czy coś by nam to zmieniło? Dwa pierścienie anioła. Coś by nam to zmieniło. Jeden wystarczy, jeden wyrzucimy. Już nigdy nam się nie przyda. Ożywieńców podniosę znowu. A to jakieś ceremonialne oszczepy. No i idziemy tutaj. Może trochę dalej się cofniemy. No właśnie, w ten sposób. To najlepiej jakby najemnik tu wszedł. Jeszcze do tyłu, teraz do przodu. O, wyszli. Teraz mogę mieć ożywieńców. Więcej, więcej. Już więcej się nie da niestety. Ale jakoś damy radę się przebić na pewno. Przebiliśmy się, już można wchodzić. Mamy dużo wojowników. Ciekawe, czy za mną nadąży. Oni szybko tworzą, ale my możemy jeszcze zdążyć. O tak. Rozwalimy najpierw ożywieńców, wyzwolicieli. No i zwycięstwo. Teraz tutaj będzie złota skrzynka. Może być ostro. Czempioni. Cofniemy się trochę, żeby się wygubili. I dopiero teraz przejdziemy do części właściwej. Niezła walka, przydałoby się coś obszarowego tutaj. Można zawsze szkielety ożywiać. Ale po co? No już ich coraz mniej. Praktycznie wygraliśmy. I idziemy dalej. Nie wiem, kto się odważy tu wejść. Najemnik bardzo ładnie. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Szkielety też. Ja tu rozdaję klątwy jak mogę. Ale to nie jest takie proste. A tutaj oczywiście ożywimy szkielety. Że mi tu nie ożywiali ich. No i może być.
Można tu wejść? Chyba można. Teraz damy radę. Tu jeszcze boss jest, trzeba uważać. Najmik rzucił się na tego, teraz na tego. Tu jest wyjątkowa siła i zaklęta aura. Jednakże widzicie, jaki wynik. Ożywieńców nie musimy teraz brać, bo na każdym kroku będzie możliwość jeszcze smocza. Patrzcie, wszystkie odporności 5-4 i piękna jest po prostu. Jeszcze 148 obrony, drugopoziomowa. Ten paladyn to ma dobrze. Ale manę też pozbieramy. No i już. Jeszcze obrońcę bym wziął. To byśmy wyszli jeszcze. Zobaczymy, co tam w skrzynce. Nic ciekawego. Troszkę długi odcinek, ale nie chciałem tak w trakcie go kończyć, bo by było niedociągnięcie. Tylko 6000? Mało, spodziewałem się, że więcej. Z racji, że do drugiego poziomu jeszcze 4 gniazdami. Idziemy w dal, już prawie pół levela. Na takim małym obszarze to super. Teraz możemy iść do góry, później jakoś w bok jeszcze wrócimy. Musimy się z tym zmierzyć o boss. Ciekawe. O, najmniej właśnie jakoś sobie poradzić powinien. Więcej nikogo nie mogę podnieść póki co. Poczekamy chwilę. Będzie więcej możliwości. Dobra, 7. Więcej nie można. Z bossa nic nie wypadło. I jedziemy dalej i dalej, o. Tutaj sporo. Wszyscy powinni tutaj przyjść do mnie. Ja tu się schowam, oni gdzieś sobie pójdą i powalczą. No i dobra, tu nam się udało, ale teraz jeszcze tam, gdzie wcześniej nie chcieliśmy wejść. Teraz wiem, że mamy możliwość. Tutaj teraz dużo ożywieńców natworzymy. Dobra, już więcej nie można. Ciekawe, czy coś tam jeszcze jest. Powinniśmy się wreszcie przebić. Jest możliwość. Jest możliwość. O rany, co się tu dzieje? Jakby najemnik zaatakował, to by była. Są w ogóle czempioni czy bossowie? Bo nie wiem. A, czempioni. Tylko że opętane istoty są ciężkie. I najemnik też to odczuwa. Dobra, udało się zrobić co nieco. Jeszcze skimitary z błyskawicą.
No jest ciężko jak widać. O rany, ile szkieletów padło. Dobra, teraz jeszcze tych mi trzeba, innych szkieletów. Dobra, 7 wystarczy. No i dobra. Ruszamy. Niezła trucizna. O, tu jest bosik. Ale szkielety mamy, jakoś pójdzie. Tylko ta trucizna jest strasznie mocna. Ale jakoś na pewno sobie damy radę. Fuscina kiedyś taka złota mi wypadła. Do 150 iluś. Do najemnika broń drzewcowa. Drugo podziemowy trójząb z taką bardzo fajną transmogryfikacją. Czyżby tu był K? Nie, jednak nie ma K. Kurczę, 33 minuty. To i tak dużo. Trzeba by kończyć, musimy wyjść. No po prostu jeden długi odcinek w grobowcach nie zaszkodzi. Sprzedamy to, co mamy. Tu nie patrzcie się. Rozdzielczość nie była dostosowana. Znaczy, grafika nie była dostosowana do takiej rozdzielczości. Witaj. Bo to dopiero HD na Full HD by było jeszcze bardziej to widoczne. Oczywiście można też dorwać 300-tową pikę i nawsadzać na przykład tych doskonałych szmaragdów, to mamy 300 dodatkowych obrażeń. To tak jak teraz ma tyle, to by miał jeszcze 300, czyli by było około 600-700. No i dobra, trucizny też ma full, zimno jeszcze dopiero będzie miał. No i myślę, że wam się podobało. W następnych 2 albo 3 odcinkach będziemy odkrywali kolejne grobowce i będzie grubo. Tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu. I się z wami żegnam. Cześć.